Witam was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Strzelmy sobie randomka. Tym razem przed naszymi oczami znajduje się Tygrys 1, Panzerkampfwagen 6 na mapie Winter, czyli Wichura. Znaczy Winter to wiadomo co to jest, ale chodzi, że tam po angielsku w powtórkach jest Winter, dlatego tak powiedziałem. Wiadomo, że to zima. No Wichura, zima, różne te tłumaczenia są. Tutaj jak widzimy, grałem w Pultonie z Polswedem i Macintoshem. Macintosh SU-122, Polswed Tygrysem jedynką również. Pokazałem już Tygrysa raz, dwie bitwy takie szybkie. Tutaj taka bitwa, gdzie więcej powiem o tym czołgu już na tej mapce i coś jeszcze. Także Tiger dostał buffa, może nie w tym patchu, ale ogólnie dostał buffa niedawno. Wiadomo, reload 5,5 sekundy miażdży. Do tego wiadomo, penetracja 203, damage 240, to znaczy, że no, nawet FCMA, który jest tier wyżej, DPM-em, czyli damage per minute, no miażdży, prawda? Do tego ma więcej HP niż niektóre, niż wszystkie siódemki, tak? Więcej niż nawet niektóre ósemki medy. To jest 1500 HP, to jest mnóstwo HP. Wiadomo, to nie jest może moloch pancerny, taki, że wytrzyma dużo, prawda? Ale dużo przyjmie, dużo zada po prostu swoim przeładowaniu, dzięki swojemu przeładowaniu. Tutaj pierwszy cel w tej bitwie MXM4 dostał hita. Próbowałem go trafić tutaj drugi raz, udało się. Tutaj ogólnie go zaraz zesnajpimy. Wiele snajperów było, więc błyskawicznie się z nim uwinęliśmy i kombinowaliśmy co dalej. W sprawie był borsuk, więc duże ryzyko. STI, ST1 także straszny przeciwnik dla Tigera. Bardzo trudno go przejść po prostu. No więc go odpuściliśmy i pojechaliśmy tutaj do przodu. Tak jak już mówiłem, Tiger na tej swojej 88 wymaksowanej ma 203 penetracji. Na złocie jest to 237. No i naprawdę to wystarcza na 7, 8 tiery. Na 9 jest gorzej, bo tam już te niektóre potworki wymagają więcej penetracji, ale no i tak to jest sporo. Tutaj borsuka trafiłem, ale za 0 wdziało. On się okrut ode mnie odbił. Może też za 0 strzelił, cholera wie. W każdym razie na pewno nie zada mi uszkodzeń. Wydaje mi się, że ma to chyba działo lepsze, czyli 150, więc ona często dinga się od takich śmiesznych czołgów. To jest taki mankament tej maszyny. Heka miałem teraz załadowanego, bo wiecie, no taki czołg to warto z heka trafić. Niestety te 3-4 się wychyliło i dostało za 3. Szkoda. Szkoda, szkoda. Tutaj przewinę troszeczkę. Borsuk znowu wyjechał. Dostał z HEK-a teraz, nie, teraz dostał z APK-a, bo myślałem, że znowu wyjdzie te 3-4, to już nie chciałem ryzykować strzału za 3 damage'a. Tutaj POZ zebrał, niestety nie pomogłem mu z T3-4 i tutaj już ostrożniej zaczęliśmy grać, bo Borsuk dwa razy strzelił, więc za trzecim już powinien w końcu mnie przebić i tak dużo szczęścia miałem, bo już jakby miał to lepsze działo, to mógł mnie zdjąć. 750 razy 2 to jest 1500, więc idealnie. Teoretycznie, jak na Tigerka. Ogólnie na tej mapie zazwyczaj jeździłem do miasta na początku, ale stwierdzam, że chyba lepiej gra się tutaj. Z miasta jest łatwo zesnajpić za darmo. Jest wiele pozycji na tej mapie, gdzie po prostu można się ustawić i wyjeżdżając z tego miasta dostajemy ogromne pestki. Ogromne w sensie, że za dużo uszkodzeń i sporo ich jest. To jest duży problem tej mapy, że to miasto jest fajne, że jest duże, ale łatwo dostać pestki, kiedy wyjeżdżamy z tego miasta. Tutaj jeszcze ISU dostało pestkę i skończyłem go i tutaj te 4-3 już dorwałem. No pierwszy strzał z wola, niestety miss. Tak jak już mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, że Tiger naprawdę jeździ, to czołg już nie jest takim wolnym czołgiem, tylko naprawdę się porusza całkiem przyjemnie, co widzimy w tym odcinku. No i tutaj jak Tiger za górką, więc przewinę etap jazdy do niego. Arte po prawej. Sporo czasu potrzebowałem, żeby tego Lorraina wyhaczyć, on tam
cały czas kombinował, żeby jakoś oddać strzał jeszcze ostatni. Ostatecznie wyjechał i tutaj ładnie go podpaliłem, sporo szczęścia i zdjęty. Jak Tiger, jak widzimy tutaj, na szczęście mnie nie trafia. Spróbował strzelać w coś innego, a ostatni strzał niestety w gąskę i po nim. Przynajmniej damage po uszkodzeniu go w gąskę. Damage po uszkodzeniach, jakie otrzymał po moim strzale w gąskę, jakieś tam jeszcze weszły. Także to był Tiger 1. Powiem wam, że w tej chwili nie jest to zły czołg, naprawdę gra się nim przyjemnie i z czystym sumieniem mogę go polecić. Szczególnie, że był na zniżce, także tutaj naprawdę tanio go zakupiłem. Chyba mniej niż milion kosztował. Także naprawdę fajnie, fajnie. Moduły wiadomo, ramer, wentylacja i stabilizatora nie ma. Jest na przykład taki moduł ciekawy na tym czołgu jak chyba szybsze celowanie. Można tutaj zamontować. Ja mam lornetkę, bo akurat tak wyszło. Ewentualnie optykę można mieć, jak coś takiego chcemy, co zwiększy jego zasięg widzenia. No bo Tiger nie ma 400, ma tam chyba 380, 390, coś takiego. Także to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o Tigerze. No wiadomo, nie jest to pancerny moloch, nie wyjedzie i nie wytrzyma zbyt wiele, jeżeli chodzi nam o dinganie, ale zebrać może. Może wyjechać i zebrać tych uszkodzeń sporo od czołgów. No chyba, że Su-152 na nas wyjedzie, to za 1000 nas trafi, jeszcze podpali. Także to już tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wam się bitwa spodobała. Także cześć!